Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, speedrunujemy. Druga partia meczu o Mistrzostwo Świata w mojej ocenie była dosyć nudna. Panowie rozegrali partię włoską, padł remis, więc nie zamierzałem jej analizować. Można sobie oczywiście zerknąć na kanały konkurencyjne Tomek Jaskółka, Dawid Czerwczeskom. Zapraszam, tam na pewno panowie analizowali partię drugą, a my speedrunujemy, uczymy się. No i jedziemy. Proszę bardzo, tutaj mamy przeciwnika. Ranking 2,54, więc już jest tutaj poziom naprawdę ciekawy. I mamy ruch D4. W takim razie zagrajmy obronę królewsko-indyjską. Już na tym poziomie. Ojejku, zobaczcie, i posunięcie E3. Z tego ruchu się bardzo cieszę, dlatego że goniec sobie nie wychodzi. Mam spokojną głowę. Grajmy po prostu swoje. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Możliwe, że F4. Tak ludzie grają, ale ten ruch do najlepszych nie należy, bo tam zawsze można to fajnie przebić. I jeszcze skoczek C3. Dosyć ciekawie, że tutaj nie wyszedł pionkiem na C4, więc goniec D2? O co chodzi w ogóle? Gość z 2-100 gra w taki dziwny sposób. Dobra, zabezpieczamy króla i jedziemy z tematem w centrum. Prosta sprawa. Goniec D3, D6 z planem E5 oczywiście, skoczek na C6. I będziemy tutaj maszerować po swoje. Może skoczek D7. Zobaczymy. Okej, przeciwnik ma inne plany. I teraz tak, on chce nas tutaj atakować. I my możemy zagrać tu na H5. Ale mogę to też olać i uderzyć od razu w centrum. Zasada jest prosta. Jak nas atakują na skrzydle, to my staramy się uderzyć z kontratakiem w centrum. Albo na drugim skrzydle. Oczywiście miałem do wyboru ten ruch. Można by było tutaj to wybić, przeciwnik by wybić i w sumie trzyma się to dobrze. Zastanawiam się teraz tutaj nad biciem, czy to w ogóle ma sens, czy jeszcze nie spróbować triku w postaci takiego, żeby tutaj spróbować go zatkać. Bo jak zagram tutaj, to otworzę mu gońca. Gońca z D2. Tutaj tak zasłoni. Nie, może zagramy skoczek C6, czyli wyprowadzę od razu kolejną figurę i nasilę atak. Dobrze, jest tutaj wybicie, no i pionkiem z H. Oczywiście, tutaj hetman nie wchodzi, nic się nie dzieje, nie trzeba panikować, spokojna głowa, tu się wszystko dobrze trzyma. Na taki ruch liczyłem. Skoczek na E7, on zagra tak. I wtedy będziemy mogli coś w tym stylu zagrać. I teraz nie boję się poświęcenia, bo zobaczcie, że goniec jest zamknięty. Więc tutaj się bardzo z tej pozycji cieszę. Zagram za chwilę skoczek F4. Tak jak mówię, no, obrona królewsko-indyjska jest bardzo ciekawym, rozwojowym debiutem. Powtarzałem to wiele razy. Jest nawet kurs na szachuś.pl. Zapraszam do zapoznania się, to tak przy okazji. Mała reklama. No w każdym razie, tutaj będę mógł sobie spokojnie zagrać, tu nie będę mógł, bo on gra G3. No dobra, trzeba wtedy zmienić tutaj jakąś koncepcję. Można spróbować zagrać C6 i rozbijać się w centrum, więc tak spróbujemy. Jak się uda wybić, to będę miał ruch F5. Król będzie tu bezpieczny z tym gońcem, więc się nie trzeba bać. Poza tym przeciwnik zagrał naprawdę bardzo dziwnie, a ja wykorzystuję to, że nie ma ruchu C4 i to się tutaj dobrze trzyma. Zbijamy. Zbijamy, on odbije pionkiem i gramy F5. Zobaczcie, jak cudownie to wygląda. Grozi ruch E4, bardzo silne centrum. Figury są narażone na atak właśnie pionkami, więc myślę, że to się trzyma bardzo dobrze, że hetman wyszedł tak koślawo. Pozycja czarnych jest tutaj, jestem przekonany, bardzo dobra. Goniec na C4. No dobra. E4 mi tutaj chodzi po głowie. Chodzi mi po głowie też A6, żeby jeszcze go tak przetrącić. Może goniec D7, żeby wieża C8. No, bogactwo ruchów jest tutaj bardzo duża. Można też spróbować wrócić skoczkiem. Póki co muszę mieć na uwadze to bicie, ale ono nie jest groźne. Teraz tak, może ruch F4, ale nie. F4 nie będzie dobre, bo skoczek wejdzie do środka, więc... jakby tutaj go postraszyć. Niech będzie na razie ruch A6, bo on prawdopodobnie może robić długą ruszadę. Zobaczcie, no zrobił. I gram sobie B5 w takim razie. Ok, i teraz goniec D7. Kulturalnie wyprowadzam ostatnią figurę, żeby
zagrać A5, przy okazji goniec broni piona. Sprawa prosta. A wszystkie figury moje są wyprowadzone. Niemalże idealny układ. Skoczek wszedł, no i on czeka na pewno tutaj na takie zagranie. Zobaczcie, te pionki bardzo fajnie pilnują centrum, więc ja się nie muszę śpieszyć i gram swoje. Będę go atakować na skrzydle hetmańskim. On na pewno będzie się czaił w ten sposób. Zagrał tutaj, to ciekawe. Jak zagram tu, trochę już otworzę, będziemy działać na konkretach. Pytanie, czy nie zagrać tak. Zagrać tak. Zagrać tak. O, wybił, dobra, wybijamy. No i teraz mam opcję na przykład goniec E8, goniec G6. No i myślę, że to będzie bardzo fajne, bo on będzie groził matem za chwilę na H7. Podpalił się, widać ewidentnie. Tu mnie atakuje, zawsze będę miał taki ruch. Teraz muszę zadziałać konkretnie na tym skrzydle, bo ten pionek będzie wisiał, jak zagram tu. Tak sobie to wymyśliłem. Myślę, że trzeba zagrać B4. Bicie i tu też jest ciekawa opcja, chociaż nie, trzeba będzie wybić. Ten skoczek nie będzie miał dobrych opcji, ten pionek jest mało znaczący, mam jakość więcej i duży komfort gry. Próbuje mi dać tutaj przeciwnik mata, więc gramy sobie gońcem, pilnujemy na H7. Wszystko się dobrze trzyma. F4 w zanadrzu jest, żeby celować w króla. Zobaczcie, to się układa bardzo dobrze. A, tego ruchu nie przewidziałem, ale on groźny nie jest. Aha, przepchasz mi na A4. Dobra, gramy w takim układzie hetman C5 z planem zbicia i z planem zbicia. No A4 tutaj troszkę zatka, ten mój zapał. Okej, tu zbić się jest bez sensu, możesz wejść później tutaj. I tutaj to nie jest groźne, bije po prostu pionka na F2. Zawsze mam ruch wieża F7 w razie czego. Gońce tutaj dobrze się pilnują. No i w zanadrzu też mam bardzo ładny ruch. Okej, zaatakowałeś mi hetmana. Pytanie, czy tutaj nie zagrać? Tutaj szach nie można. Hetman F3. Hetman F3, zaatakujesz mnie gdzieś dalej? Chyba nie. Hetman F3, w razie czego mam taki ruch. Tak jak mówię, komfort gry jest spory. Z uwagi na to, że mam przewagę materiału. Tak. To już też policzyłem sobie w głowie. Tak, jak bicie tutaj, wieża bije, da mi szacha, król F7, skoczek broni. A, pionka mi wziął. Pionka wziął, a to się trochę komplikuje, bo taki ruch będzie groźny. Spróbuję zastosować tutaj taką sztuczkę. Zagram tak. By zagrać tu i mieć opcję bicia tu. Dobra, trochę się komplikuje, ale król będzie miał już furtkę w razie czego. No taki ruch jest chyba niebezpieczny. Wtedy będę musiał zagrać tu, jak on tak, to ja tak. Taktycznie się chyba zgadza, choć już widzę, że jakbym go trochę wypuścił. Nie zauważyłem kompletnie, że mi pionka bije, to mój błąd taktyczny. Ale chyba też się to jako tak otrzyma. No on tutaj się oczywiście nastawia na jedyny atak możliwy. Goniec H6 jeszcze jest opcja. No oczywiście słuchajcie, no nie można się bać grać obronę królewsko-indyjskiej nie grając ostro. Ten pionek był kluczowy, trochę mnie on martwi, ale będę miał możliwość chyba wybicia, bo tutaj wieża będzie to dobrze bronić. Co, skoczek wróci? Ma taką możliwość. Chyba trzeba będzie tutaj wybić. Albo król F8 zagrać. Jeszcze się zastanowię. Jakby tu zareagować. Na pewno sporo musi pomyśleć. No jeden taki ruch już tego hetmana wyłącza z ataku. Skoczek zagrał. Jednak tutaj co on mi grozi? Mogę chyba wybić z czystym sumieniem. Chyba mogę. Nawet muszę, bo przepchanie pionka byłoby bardzo nieprzyjemne. Wrócił tym skoczkiem, okej. Aha, tu mnie atakujesz, będę musiał stracić jakość. Zagramy tak, jeżeli on wybije, to ja wybiję, będę groził tutaj, czyli oddanie jakości, ewentualnie tutaj wszystko do końca. Goniec, wieża, skoczek, chyba coś podstawiłem.
niczego tego skoczka nie złapię. No właśnie. Aha, tym zbiłeś. No to tutaj. Teraz jest opcja taka. Chyba zrobił najgorzej jak mógł. Okej, okay, no to nie widział. Nie widział taktycznej tutaj strzałki. Także partia się tutaj już powinna skończyć za moment. Ale bardzo ciekawie, no aż muszę zobaczyć w analizę, gdzie wypuściłem i czy to faktycznie się trzymało, czy jednak nie. Okej, okay, tu mnie atakujesz. Najgorsze jest to, że nie mogę dać ci mata. Ale mogę zagrać tak. I teraz nasiliłem atak na punkt C2. No jeżeli on wybije, no to oczywiście wybicie. I sprawa prosta, wieża broni na C2. Tak jest. I jest wybicie. I tu jeszcze skoczek. Jest do wzięcia. Król na A2, szach, B3, E4 i tam jest mat. Wieża tutaj, to wieża tutaj. Szach, bo tu jeden szach nic nie będzie znaczył, bo sobie odejdę. A po B3 właśnie ruch E4, prostą groźbą mata. Mhm. No i jest. Przegląd partii sobie zerknijmy. Jak to wygląda? O, sorry, zmieniła się scenka. Już poprawiam na chwilkę. I teraz tak. Tak jak mówię, on zagrał debiut tak bardzo dziwnie. To już jest super przewaga. No tak, tutaj komputer mówi, żeby jednak wybić z tym planem i ustawić szybko wieżę. Król tutaj i tutaj. F3, skoczek H5, a to już liczy bardzo daleko, jeżeli tak, to tak. Aha, i bicie na H1, dobra. No fajne, fajne, proste. Tak, tak, sorry, wróć do głównego wariantu. Skoczek C6, tak, tak. Tu cały czas jest bardzo przyjemna pozycja. Co? Dacie wiarę, że tutaj przewagę mają białe? Aż mi się w to wierzyć nie chce. Nie chce mi się w to wierzyć. No silnik w ogóle strasznie dziwnie na to patrzy. C6 od razu każe grać, żeby tutaj uderzyć. W sumie mądre, żeby uderzyć od razu w centrum. Mi się wydawało, że to ma dużo sensu. Hetman F3 kiepsko i F5. No słuchajcie, jest 0,5 dla białych. Ale myślę, że każdy z nas by chciał grać to czarnymi. Ja tego nie rozumiem. Kompletnie. No, trzeba grać naprawdę jak silnik. No jest tak, no to tu jest błąd mały. Tak, roszada to już w ogóle jest błąd. Poleciał z pionkami. Goniec D7 najlepsze. Skoczek E2. A5 prawidłowo. A3. No i każe skoczkiem wrócić, tak? Hetman C7. I w końcu wziął. No i tak. Tutaj i B4. To się zgadza. Wieża. Goniec. Co? Ha, lepsze jest takie zagranie. Wieża F6, żeby król miał furtkę i żeby nie wpuścić skoczka. Możliwe. I hetman zbił na F2. Tak. Hetman powinien wrócić na C5 czy na B6, żeby bronić tu pionka. No to się wszystko trzyma. Zgadza się. I wziął. Plus 0,6. Wieża. Skoczek. Wzięcie. Skoczek. To jest błąd.
Co? Wiecie, co komputer teraz pokazuje? Słuchajcie, nie zgadniecie. Hetman na B3. To jest dobry ruch niby. I odbicie tutaj. Dużo figur w grze. Bardzo możliwe. Wow. Bardzo możliwe. To jest dobre. Ostro. No właśnie, tu przeciwnik powinien zbić. Końcem na D5 to, co liczyłem. Byłoby źle. Przewagę ma. Tak, ja liczyłem wieża D2. Chodzi o to, żeby zagrać dynamicznie. Tak, liczyłem odejście. Jakieś tam i hetman C5, żeby skoczka złapać. Powiedzmy tutaj i tutaj. No mam jakość mniej, dwa gońce. No na to bym szedł, co nie? Ale łatwo by nie było. Kurczę, ale partia. Poszło tak. Tak. No on zagrał tutaj źle, bo zbił tutaj. No i tu podstawił, nie? Tutaj już nie ma co zbierać. Okej. Okay. Dobra. Lecimy sobie z kolejną partią. Ja już poprawiam scenkę, wybaczcie. Już ją poprawiam. Mamy E4. No to C5. I skoczek. Czyżby zamknięty wariant? A tak. Grand Prix. To sprawa też jest banalna. Gramy sobie E6 i D5. I mamy trochę taką ala obronę francuską. O, ciekawe. No to skoczek E7. Łatamy dziury. I czekamy na to, żeby zagrać A6, żeby wybić tu. No i para gońców jest po naszej stronie. No i okej. Kulturalny ruch goniec C7. Czarne myślę, że nie mają żadnych problemów. Jeszcze jest opcja wybicia hetmanów. No dobra, albo idziemy na tę końcówkę. Myślę, że dalej przyjemną. Myślę, że bardzo przyjemną z parą gońców. Oczywiście, że to wymienię. I zagram B6. Nie B5, tylko B6, żeby A4 mnie nie męczył. I tu goniec B7. Od razu będziemy celować przeciwnika. C3. Zrozumiała sprawa. No to cóż, chyba zrobimy, nie zrobimy roszady. Możemy zrobić roszadę. Wtargnięcie wieżą też nie jest groźne, bo zawsze wieża B8, ale teraz już walczymy tutaj o linię. No dobra, mamy, słuchajcie, taką pozycję mniej więcej równą. Zagram F6, żeby już skoczki nigdzie nie wlazły, po E5 przepchanie, po F5 przepchanie. I przejdę sobie królem troszkę do centrum. Wymiana wież jak najbardziej jest możliwa i będziemy tutaj męczyć tą końcówkę z parą gońców. Czy ona jest lepsza? Według mnie minimalnie tak. Czy wygrana? No to jeszcze daleko, ale szanse według mnie są. No i król F7. Ok, no dobra. Jakieś działania trzeba tu podjąć. Może H6 z planem G5. To może być dobry temat. Tutaj jakby się udało zagrać tak, to byłoby super. Możliwe, że H4 dostaniemy. Jest wymiana. Wymienimy tę wieżę, no bo nic lepszego tu raczej nas nie czeka. I G5. I robimy przełom. Jeżeli tak, można rozważyć G4. Jeżeli bicie, to oczywiście HG i budujemy sobie tutaj centrum. Łapiemy pola w centrum, można tak powiedzieć. Może H4. Może A5. Zagrał H3. No dobra, czyli to będzie stało. Przejdę gońcem, żeby zagrać tutaj na C7 i uderzać w tę stronę. Zobaczcie, pojawiła się taka słabość. W sensie pionek nie pilnuje skoczka. Więc już mogę zagrać tu. Oczywiście on się tam wybroni, ale już będziemy naciskać. I o to chodzi. Goniec C7. No, zmusimy graczy go do wybicia. No jak tutaj, to możliwe, że tu G4. Ciekawe. To teraz tak, ten pionek się osłabił. Jakby tu przemanewrować skoczka? Myślę, że tak. Celujemy sobie w pionka. On królem zagra. I tutaj chyba. I bardziej nasilamy atak na punkt F4. On G3 może zagrać. Zbił jednak, już nie wytrzymał. Ok. Tu trzymamy pole na E5, to jest bardzo ważne. I w sumie. E5, żeby nie było możliwe. Zagrał C4. To teraz pojawia się znowu opcja
Skoczek E7, skoczek C6, skoczek B4. A też jest możliwość taka i do B4 będzie musiał dojść. Ten skoczek będzie zamrożony. Ok, on się zamroził już sam. Gram skoczkiem i tu jest opcja. Możliwe, że on zagra A3, to wtedy tutaj. I będziemy go punktować, słuchajcie. Punktujemy go teraz w następnym układzie. Tutaj zagrałeś, drogi przyjacielu. I to dosyć szybko. No dobra, ciach, ciach i wracam. I znowu punktujemy. Możliwe, że B5. I będziemy atakować kolejnego pionka. Ten skoczek nie ma gry. Ok, atakujemy pionka, ale może wysunąć teraz i zrobić sobie wolniaka. Myślę, że to jest dobry pomysł. Czy nawet po tym ruchu można zbić skoczkiem. I pojawia się kolejna opcja ataku. I para gońców zostaje. Ten skoczek nie działa. Przepchanie jest dla nas spoko. Teraz tak, przemanewrować skoczka, żeby on stanął tutaj. Bo tutaj jak zagram, wymienię. Też będzie dobrze, ale jakby znaleźć opcję, żeby było jeszcze lepiej. Dobra, skoczek E7. Tam droga jest daleka. Aha, tu będziesz robił mi przełom. Ok. Zagrajmy tak. Tu przypilnuję. Zagram tak już na konkrecie. To mnie zaskoczył. Zbić muszę. I gramy na konkrecie. Atakujemy dwa pionki. Tu nie może za bardzo chyba. Bo zbijam, a tam skoczek potem wisi. Musi to wymienić raczej. No i para gońców na parę skoczków. Easy. W tej sytuacji to już easy. Powinno być taki ruch jeszcze. Co ty mi tu chcesz zrobić? Ten skoczek jest przymrożony. Dobra, idziemy A4. No i A3. Tego pionka będę chciał dziabnąć. Decyzja podjęta zmianą hetmanów myślę, że była dobra. Właśnie bez hetmanów też trzeba umieć grać i to jest dosyć ważne. I tutaj zagramy chyba tak. Tak, żeby ten skoczek cały czas nie miał opcji wyjścia. A jeszcze jest konkretna opcja goniec B2. Tak, tak i tak. Tym bardziej gramy tu. Pionek się przesuwa bardzo szybko. Skoczka stąd wypuścić nie chcę. Mogę sobie zagrać królem, bo jak on pójdzie tutaj, to też skoczek nie ma innej opcji. Potem jest na przykład taki ciekawy ruch. Więc dajmy możliwość się wykazać. No i gramy F5. Proste. Zobaczcie, jaka fajna pułapka. Skoczek musi wrócić. I sobie przepchamy pionka i będzie wolny pion. A, inaczej. Przecież tu mogę zbić za chwilę. On raczej musi oddać chyba materiał. No ale mamy wystarczająco dużo pionków. Jasne, zbicie. No i zbicie. A partia jest wygrana. No i mamy to. Moi drodzy, 2.71, dzisiaj krótszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Speedrun mam nadzieję się podoba i wyciągacie z tego jak najwięcej. Niedługo Black Friday, będą promocje. Zapraszam. Od piątku się zaczynają, więc będę ogłaszał. Powodzenia życzę wszystkim i do zobaczenia. Cześć.